Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, przywody przyszły, także czas dokończyć pierwszą przebudowę magazynu energii, który został nie powiększony, ale został wymieniony. Falownik daje 6 kW na falownik daje 12 kW. I dzisiaj no, trzeba dokończyć to, co się zrobiło, czyli przyszły przewody 50 mm2. Tutaj zielony, jak komuś się nie podoba, to ma z tym problem. W środku jest miedź ta sama, a taniej wyszło. Mamy ferromagnetyk pierścień zawinięty. Dwa razy zawinąłem, więcej nawet nie chciałem kombinować, bo tu szkoda się z tym mordować. Także przygotowany już jest temat. I tak, wpięcie oczywiście bateryjne. Teraz łączniki pójdą teraz na ramę. Zobaczę, jak mi z tym przewodem tutaj wyjdzie, bo tutaj właśnie ta 50 dojdzie do tego. I rozłączniki będzie na razie jeden, drugi, ale pewnie będzie trzy. I ten magazyn podzielę na dwie strony. No i plus jeszcze właśnie ta bateria, która będzie przeniesiona w to miejsce. No bo tutaj muszę robić miejsce, żeby przenieść tą baterię tam. I tu powiedzieć falownik, właśnie ta szóstka, co tu wisiała. Także nie ma co bajek opowiadać, trzeba rozbierać, co to jest. Rozbierać tak, żeby zwarcia nie zrobić, bo tutaj wszystko to rozpinać, to też szkoda się męczyć, także na bieżąco po jednej linii. Troszkę to dłużej zejdzie, ale z drugiej strony nie muszę całego magazynu rozpinać. Zrobię sobie jedno oczko, zarobię, pozapinam, przetnę drugi przewód, tutaj izolacja, tutaj jakieś inne tematy. Myślę, że będzie dobrze, także lecimy z tematem. Nawet to sprawnie idzie, także przewód wpięty, zabezpieczony. Kurde, muszę sobie pętlę wymierzyć, także tutaj fajnie wyszło. Rozłącznik wyjdzie tutaj, przewody sobie będą 50 leżeć i od tego już tutaj na górę. Później chyba pająk pójdzie na drugi rozłącznik na dole do tej baterii i jak się pojawi temat tutaj kolejny, to pewnie będzie przedłużka przeciągnięta i tutaj do tych na górze, albo od przodu wezmę i pojadę i do kolejnego rozłącznika tutaj już do, że tak powiem, tego busbara. Tu jest jeden busbar, który łączy nam na razie te wszystkie baterie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć stringów baterii łączy, a jak dojdzie szósty string, to trzeba będzie to podzielić i wtedy będzie raz, dwa, trzy na jednym rozłączniku i raz, dwa, trzy na drugim. No i ta będzie na trzecim osobnym. Taki jest plan, także prasuję i jedziemy z tematem, bo coś, jakieś słonko zaczyna pojawiać. Dobra, słuchajcie, finał. Powiem wam, nawet fajnie to wyszło. Także wyjście mamy tutaj z falowniczka, lecą sobie elegancko 50. Mamy jeden rozłącznik i na wyjściu mamy tutaj na razie 25 kWh tutaj tym, co jest. Przed rozłącznikiem jest kolejny pająk, podpięty jest te 5 kWh, także w każdej chwili mogę odpiąć ten magazyn i zawsze z któregoś będzie leciało. I tutaj pewnie dojdzie drugi pająk do góry. Nie wiem właśnie, czy stąd, bo tutaj już mam po prostu dwa oczka, albo tutaj jeszcze dołożę 50, tą co mam. Będę wiedział tak naprawdę, jak to wszystko wyjdzie. Zrobić mostek tu z 50 i wtedy z tego mostka wyjść na górę na tutaj drugie rozłącze do drugiego rozbuzbara. Na razie to będzie działało, bo do tej pory nie było problemu. Taki układ, o, jak widzicie, taki jest właśnie układ i nie było z tym żadnego problemu. Fajnie sobie to wszystko latało. Został mi MPPT, opasuję go jeszcze podpiąć pod to wszystko tutaj, także przedłużenie przewodów albo inny temat, może sobie zawieszę ten MPPT właśnie tutaj też gdzieś na ramę. Będę widział tak naprawdę, bo zaczyna robić tu mało miejsca, a tutaj, tam mam 40 cm, wstawię falownik 6 kW. Ktoś powie, że jestem głupi, bo tutaj ten falownik się zagotuje i w ogóle. Nie, nie zagotuje się, bo po pierwsze na razie nie ma pod to wszystko podpięte tyle fotowoltaiki, żeby to się wszystko zagotowało. Po drugie, u mnie obciążenia są rozłożone na, jak na razie, jak widzicie, na trzy falowniki, także dalej nie ma obciążeń. A jeszcze trzeci temat jest taki, że i falownik 12 kW,
i szóstka. Szóstka sobie tutaj leży, czeka. Będą założone jeszcze te głowice dodatkowe z wymuszonym chłodzeniem, bo to jest małe pomieszczenie. I w lecie tutaj zrobi się gorąco, także trzeba będzie gonić to powietrze. Nawet nie wiem, czy tutaj jeszcze jakieś wentylatorów dodatkowych. Za właśnie tam, o, jest teraz zatkane, ale tak normalnie w lecie jest wentylator i on cały czas sobie chodzi. Nawet bez termostatu, bo to jest tam założony taki większy z komputera, takie dosyć spory. Także ogarnięta strona Deja 12 z magazynem. I co? Będę się brał za szóstkę, ale to w osobnym materiale, bo tutaj właśnie z tym BT, z całym resztą. Także z tej strony szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo znowu się kolejne ciekawe rzeczy zaczynają pojawiać na horyzoncie. Szczęścia, zdrowia.